Jak bardzo mylili się wszyscy ci, którzy uznali No Man's Sky'a za grę zagrożoną wyginięciem. No, Sean po raz kolejny udowodnił, że nie. No Man's Sky nigdzie się nie wybiera, wciąż tkwi na posterunku, wciąż ma nową zawartość. Otóż raptem wczoraj lub przedwczoraj dostaliśmy najnowszy update pod sporo mówiącą nazwą Orbital. Ale wpierw może dajmy się wypowiedzieć deweloperom, a po filmie ja tutaj powiem kilka słów więcej o tym. Introducing No Man's Sky Orbital. The Orbital update brings a complete overhaul to space stations. Featuring new shops and activities, stations are now uniquely customized based on system, race, and locale. Engine improvements allow for vast interior spaces and immersive visuals. Niestety napisów chyba nie ma, no ale myślę, że się obejdzie. Customize your starship in the new ship editor. Never before seen starship types are now possible. Crashed ships can be salvaged for parts to create completely new ship designs. Warp in to rescue your fleet if it get attacked on away missions. Join a guild, improve your reputation, and even get discounts at the guild shop. Space station exteriors look incredible and are hugely varied. More will follow. Tak więc wreszcie dostaliśmy to, na co tak długo czekaliśmy. Wreszcie dostaliśmy możliwość kustomizacji własnych statków. Wreszcie mamy możliwość ich pomalowania, ale nie tylko. Pamiętam, że ludzie prosili tutaj Hello Games, żeby móc chociaż zmieniać kolorystykę własnego statku. My możemy go zbudować od praktycznie podstaw. Fakt, że niestety tylko z dostępnych elementów, które nam tutaj daje gra, ale i tak jest to znacznie więcej niż myślałem, że kiedykolwiek dostaniemy. I teraz tak, co nam daje najnowszy update Orbital? Aktualizacja 4.6. Teraz już widziałem, wyszły do niej dwie łatki, więc na bieżąco są jakieś błędy poprawiane. Jeżeli ktoś by na takowe trafił, no może tutaj sprawę już Hello Games ogarnęło. Zadokuj swój w pełni spersonalizowany statek kosmiczny na nowych, eleganckich stacjach kosmicznych aktualizacji 4.6 Orbital. Stacje kosmiczne zostały całkowicie odnowione. Z odzyskanych części można zbudować zupełnie nowe statki kosmiczne. Floty fregat mogą poprosić o interwencję podczas wypraw międzygwiezdnych. Handel, reputacja i gildie zostały ulepszone i wiele innych. Remont stacji kosmicznej. Zewnętrzna architektura stacji kosmicznych została całkowicie przeprojektowana. Nowe projekty wnoszą niesamowite detale i odważne sylwetki, a także szeroką gamę palet kolorów do tych platform orbitalnych w głębokim kosmosie. Zgadzam się, odwiedziliśmy kilka stacji na strumyku wczorajszym i powiem wam, że większość z nich robi niezłe wrażenie. Niezmienione chyba zostały tylko stacje pirackie, ewentualnie te zniszczone, aczkolwiek tutaj trafiłem tylko na jedną, więc na chwilę obecną nie jestem w stanie tego potwierdzić na 100%, chociaż Ptachu tutaj ogarnia też dosyć mocno No Man's Sky'a i mówi, że faktycznie stacje pirackie nie są przerabiane. Zniżki na reputację, w zasadzie powinno być zniżki za reputację. Twoja pozycja wśród obcych ras ma teraz wpływ na ceny oferowane przez dostawców technologii na pokładzie stacji kosmicznej.
Pielęgnuj dobrą reputację dzięki obcym formom życia, aby cieszyć się dużymi rabatami. Zgadza się, działa to, jest to. Mieliśmy też okazję przetestować sprawę w trakcie strumyka. Całkowite przeprojektowanie stacji kosmicznej. No, powiem wam, dali radę. Wnętrza stacji kosmicznej zostały całkowicie przeprojektowane i rozbudowane. Udoskonalenia silnika umożliwiły korzystanie ze stacji w zupełnie nowy sposób. Oprócz ulepszeń wizualnych, nawigacja do niezbędnych sklepów i wyposażenia technicznego jest coraz bardziej intuicyjna i wydajna. Na stacjach znajduje się więcej zakątków do zwiedzenia, a estetyka obecnie znacznie się różni w zależności od systemu. Zgadza się, każda rasa ma jakiś wpływ na stację kosmiczną, każda rasa ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o wygląd konkretnej stacji i idzie to zauważyć. Wzrosty handlu. Tego jeszcze nie miałem okazji przetestować, ale no myślę, że na najbliższych dniach to też ogarnę. Skaner ekonomiczny statku kosmicznego może teraz przeszukiwać wzrost rynku w pobliskich układach gwiezdnych. Te ograniczone w czasie wydarzenia stwarzają możliwość osiągnięcia wysokich zysków dla przedsiębiorczych handlowców, ujawniając, które towary handlowe są obecnie rzadkie i na które jest duży pobyt. Czyli handel nabiera znaczenia w No Man's Sky'u. Wiadomo, że zawsze dzięki niemu szło zarobić ładne pieniądze, a teraz mamy dodatkowe wydarzenia, dzięki którym możemy ten profit jeszcze dodatkowo zwiększyć. I chyba rzecz, która najwięcej z nas tutaj zainteresuje. Personalizacja statku kosmicznego. Starship Fabricator pozwala podróżnikom zaprojektować i zbudować całkowicie niestandardowy statek z odzyskanych części. Demontuj niechciane statki na stacji wyposażeniowej, a następnie przekształć komponenty w statek kosmiczny swoich marzeń. Statki, na które poluje się w sposób naturalny, zdobyte tradycyjnymi metodami, można rozpoznać po pieczęci uwierzytelniającego statku kosmicznego i zyskać premię cenową przy wymianie. Wybaczcie, demokracja wzywała. Oczywiście nie mają kiedy dzwonić, nie? Odmiana stacji kosmicznej. Wnętrza stacji kosmicznej są teraz generowane proceduralnie i różnią się znacznie w zależności od stacji. Czeka tam ciebie ogromny wybór różnorodnych komponentów, a także szeroka gama aranżacji klimatycznych i świetlnych. No, co tu dużo mówić. Te kilka screenów pokazuje, no, na co w tej chwili grę stać. Części statku ratowniczego. To jest coś chyba źle przetłumaczone. Rozbieraj statki kosmiczne w stacji wyposażenia statków kosmicznych, aby rozbić je na elementy nadające się do ponownego użycia. Te odzyskane moduły dostosowywania można wykorzystać do wyprodukowania zupełnie nowego, w pełni niestandardowego statku kosmicznego. Zgadza się. Jeżeli znajdziemy jakiegoś tam złomka, którego nie chcemy zatrzymać, i tak warto go wziąć, ponieważ możemy odzyskać z niego jakieś elementy, które być może przydadzą nam się przy budowie naszego własnego wymarzonego statku. Warto tutaj wspomnieć, że na chwilę obecną możemy tylko podstawowe modele statków rozbierać. Nie mamy tutaj statków strażniczych, czy też interceptorów. Nie mamy tutaj solarów, nie mamy tutaj statków egzotycznych. Jest tylko fighter, transporter i explorer. No ale jest to początek, nie? Wierzę, że będzie to dalej rozbudowywane. Odbicia przestrzeni ekranu. Model oświetlenia powierzchni odblaskowych został poprawiony, aby uzyskać bardziej realistyczny wygląd, a także zredukować szum wokół odbić i poprawić ich stabilność. Zgadza się. Graficznie wygląda to znacznie lepiej. Misje flotowe. Coś, czego jeszcze nie sprawdzałem. Floty fregat biorące udział w wyprawach międzygwiezdnych mogą zwrócić się o zdalne przewodnictwo, a nawet poprosić o twoją obecność w celu bezpośredniej interwencji. Doradzaj swoim dowódcom w sytuacjach związanych z zarządzaniem załogą, dziwnymi zjawiskami kosmicznymi, ryzykownymi przedsięwzięciami eksploracyjnymi i nie tylko. Lub połącz się z ich systemem, aby pomóc obronić flotę przed atakiem.
Twoje wybory mają znaczenie. Podjęte decyzje będą miały bezpośredni wpływ na wyniki i nagrody związane z wydarzeniami związanymi z wyprawą. Fajnie, nie? W tej chwili po prostu wysyłaliśmy flotę i zapominaliśmy o niej. A teraz faktycznie ma to sens. Ulepszone nagrody gildii. No i fajnie, bo no były trochę szmatowate, nie? Przynależność do gildii najemników, odkrypców czy kupców daje więcej satysfakcji niż kiedykolwiek. Wysłannicy gildii w każdym układzie słonecznym oferują teraz wybór bezpłatnych lub obniżonych dostaw, których wartość wzrasta dla członków o wyższej randze. Odwiedź nowe systemy, aby zebrać więcej bezpłatnych przedmiotów. Odświeżenie sprzedawcy stacji. Wszyscy sprzedawcy stacji kosmicznych przeszli kompleksową renowację witryn sklepowych. Nowe zaawansowane technologicznie rekwizyty, kioski i dekoracje zapewniają mnóstwo szczegółów wizualnych, które zachwycą klientów, a każda gildia ma teraz unikalnie zaprojektowany punkt obsługi dla swojego wysłannika. Części bazowe stacji kosmicznej. Dostępny jest wybór najbardziej luksusowych i przyrządzanych elementów stacji kosmicznych, które można zbudować w bazach planetarnych i na frachtowcach. Odwiedź stację badań budowlanych na pokładzie kosmicznej anomalii, aby poznać nowe plany konstrukcyjne. Nie sprawdzałem tego, ale z pewnością rzucę okiem. Unikalne stacje. Każda obca rasa odciska swoją osobowość na projektach stacji kosmicznych. Tak jak już mówiłem, no... Mają oni wpływ na wygląd stacji. Korwaksowie wyposażą swoje stacje w bloki serwerowe i sprzęt techniczny. Stacje GEG zapewniają ergonomiczne siedzenia pośród przewijanych billboardów, a stacje Wyken często pełnią także funkcję magazynu tajnego sprzętu wojskowego. Ulepszenia interfejsu użytkownika. Faktycznie, no, zmienił on troszeczkę swój wygląd, ale nie na tyle, żeby się nie móc połapać. Wysłannicy gildii. Szybko awansuj w gildiach kupców, odkrywców i najemników, przekazując nadwyżki materiałów do skarbców gildii. Podejdź do wysłanników stacji kosmicznej, aby przejrzeć listę aktualnie pożądanych przedmiotów. Bardzo fajna sprawa, która przy okazji nam trochę może tutaj ułatwić zdobywanie statków. Przełącz statki kosmiczne na stację. Chodzi o to, że możemy zmienić po prostu statek kosmiczny, którym przyleciliśmy na stację, normalnie go przywołując, tak jak robiliśmy to na planetach. Po zadokowaniu do lądowiska stacji kosmicznej użyj szybkiego menu, aby natychmiast zmienić swój główny statek. Złomowanie statków kosmicznych w celu odzyskania nigdy nie było łatwiejsze. No zgadza się. Unikalne kolory statku kosmicznego. Produkowane na zamówienie statki kosmiczne można ozdobić różnymi wzorami farb, w tym niektórymi odcieniami i odcieniami niedostępnymi w galaktycznych standardowych statkach kosmicznych, a także dodatkowo uszlachetnić matowymi lub metalicznymi wykończeniami. No, wciąż te kolory są takie troszeczkę bardziej pastelowe, ale chyba się już przyzwyczaiłem do tego. No i tutaj mamy dokładnie rozpisane, co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło. No nie będę czytał tego, ponieważ będziemy spróbować sporo tego, co już powiedziałem. A nie chcę też, żeby ten film trwał pół godziny i tutaj jakichś wygibasów językowych, żebym za dużo nie robił. W każdym razie dość dużo błędów poprawiono. Cały czas wychodzą łatki, tak jak już wspominałem o tym, już wyszły do najnowszego update'a dwie kolejne łatki, więc na bieżąco gra jest naprawiana, na bieżąco są wychwytywane jej problemy. No i co? Ja wracam do No Man's Sky'a, obadam najnowszą zawartość gry, zobaczę, co można zdziałać, jak można zdziałać, jak najlepiej to zrobić. A wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnym materiale.